Starożytne kultury i tradycje odkryły, że mamy w sobie bramę prowadzącą do innych rzeczywistości i przestrzeni wyższej świadomości. Jest to centrum energetyczne umieszczone w środku naszej głowy, pomiędzy brwiami. Nazywamy je czakrą trzeciego oka. W sanskrycie występuje pod nazwą Aina, co oznacza postrzegać. Szóste centrum energetyczne pozwala nam widzieć więcej niż widzą nasze oczy. Celem pracy z czakrą trzeciego oka jest wyjście ponad dualizm, czyli czarno-białe widzenie świata. Dzięki rozwinięciu tej czakry łamiemy schematy związane z naszymi rolami życiowymi, z pracą, seksualnością i naszą ścieżką życiową. Najnowsze badania naukowe potwierdzają, że ciała ludzkie emanują energię w miejscach, gdzie są umiejscowione czakry. Poznaj tajniki trzeciego oka. Pamiętam taki moment w swoim życiu, kiedy miałam 27 lat. Byłam świeżo po skończeniu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, która była moim marzeniem od czasów licealnych. I w tamtym momencie pracowałam w przestępczości gospodarczej jako oficer policji. Z jednej strony było to spełnienie moich marzeń, bo właśnie o tym marzyłam za czasów, kiedy byłam w liceum. Z drugiej strony okazało się po kilku latach tej pracy, że nie jestem w miejscu, w którym powinnam być. I mając 27 lat, pamiętam taki moment, jak z kolegą jechałam policyjnym radiowozem i patrzyłam przez okno, widziałam akurat jakieś pola, jechaliśmy z jednej miejscowości do drugiej. Mi się to skojarzyło z takim poczuciem wolności, jakimś takim wyborem, ta przestrzeń. A jednocześnie w środku, w sobie czułam, że ja już dokonałam wyboru swojego życia i że nie ma odwrotu. Postanowiłam zostać policjantką i nie ma odwrotu. I właśnie to takie przekonanie jest przykładem iluzji, w jakiej żyjemy. Bo dzisiejszy film będzie na temat otwierania trzeciego oka, czyli szóstego centrum energetycznego w nas, które znajduje się dokładnie w naszej głowie i reprezentuje nasz umysł, ale też reprezentuje wrota do większej świadomości i do wyborów, do wolności. Ale także reprezentuje prawdę o nas i prawdę o świecie. Więc ten mój przykład z przeszłości można potraktować jako taki dobry case study do tego, że w życiu każdego z nas jest taki moment, kiedy tęsknimy za czymś innym, chcemy czegoś innego, czuje nasze serce, że inna jest nasza ścieżka życiowa. Ale w jakiś sposób nasze ego, nasz umysł ukierunkowuje nas na wybór, który został dokonany, albo przyjmujemy, że już ta rzeczywistość, to życie, które mamy, jest domknięte, zamknięte, nie ma innej ścieżki. I to jest właśnie przykład iluzji, w której żyjemy i to jest właśnie też taki moment, gdzie możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy na pewno. To jest też przypadek, kiedy warto pójść do lustra, spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć: dobry moment na otwarcie trzeciego oka. I to jest właśnie film na temat otwierania szóstego centrum energetycznego, czyli szóstej czakry w nas. I dzisiaj powiemy o tym sobie trochę więcej, jakie są mity z tym związane, z czym, jaki jest cel otwierania trzeciego oka, jaka jest praktyka, która może nas do tego prowadzić. Moją intencją przede wszystkim, spotykając się dzisiaj z Tobą, jest to, aby każdy z nas, każda osoba, każdy z nas, każdy, kto obejrzy ten film, przynajmniej dzisiaj, przynajmniej przez moment zobaczył swoje życie, zobaczył świat i życia innych osób z poziomu szóstej czakry, z poziomu trzeciego oka. Bo z tego poziomu świat zupełnie inaczej wygląda. I kiedy zaczynamy praktykować otwieranie tego centrum, na co dzień naprawdę otwiera nam się więcej możliwości i my sami się zmieniamy.
Też taką moją intencją głęboko w sercu jest to, żeby taki przekaz czy ta praktyka trafiła do dzieciaków i do młodzieży. Myślę, że właśnie w tych czasach, przez to, że młodzież żyje w takiej iluzji, którą tworzą czy social media, czy rówieśnicy, żyją w jakimś przekonaniu o świecie, na przykład, że świat jest zły, albo jestem niewystarczający, albo mnóstwo innych przekonań, które są ograniczające i które powodują myśli samobójcze, uzależnianie się od narkotyków i depresję. Więc bardzo mocno wierzę, że taka wiedza, którą dzisiaj tutaj prezentujemy, te tematy, o których rozmawiamy, powinny być nauczane w szkole i powinny być po prostu poszerzane już od naprawdę najmłodszych lat, praktykowane. Powinniśmy o nich rozmawiać i fajnie, gdyby stały się po prostu jakimś takim codziennym rytuałem w naszych domach. Gotów? Gotowa? To płyniemy, ok? Witam Cię bardzo, bardzo gorąco w przestrzeni Quantum, czyli Ubuntu, ja jestem, bo ty jesteś, gdzie łączymy psychologię z fizyką kwantową, z duchowością. No i dzisiaj idziemy w system czakr. Powiemy o tych czakrach na pewno więcej i to jest pierwszy odcinek z całej serii, ponieważ każde z centrów energetycznych jest niezwykle fascynujące, niezwykle. Natomiast zaczynamy od trzeciego oka, bo wydaje się to trzecie oko najbardziej takie sexy, najbardziej mistyczne, gdzie najchętniej ludzie sięgają w pierwszej kolejności, więc zaczynamy od trzeciego oka, ale podkreślę, że aby faktycznie wszystko działało w nas tak, jak powinno, aby był ten balans, aby trzecie oko otwierało się każdego dnia, to warto zadbać o każdą czakrę po kolei. Czakra trzeciego oka jest związana przede wszystkim z intelektem. Nagrałam ten film w kontekście zarówno duchowym, jak i naukowym, ale najważniejsza dla mnie jest praktyka i doświadczenia, więc przewidziałam też, że na samym końcu zrobimy medytację, taką dedykowaną medytację właśnie dla czakry trzeciego oka. Zanim pójdziemy do medytacji, przybliżę Ci właśnie różne jej aspekty. Celem tej czakry jest rozwijanie swojej świadomości, ale też przyjmowanie realnej oceny siebie, takiego feedbacku, takiej prawdy na swój temat. I właśnie ten mój przykład z początku filmu, czyli kiedy miałam te 27 lat, byłam przekonana, że nie mogę wybrać inaczej, to była pewna iluzja, to było tylko przekonanie, to nie była prawda na mój temat, czyli że mogę znacznie więcej, mogę raz po raz wybierać inne tak naprawdę zajęcia i zawody. To dzisiaj dopiero po 15 latach wiem, że być może jeszcze nie raz zmienię kierunek swojego rozwoju osobistego. To dzisiaj wiem, że mogę po prostu wybierać. To jest prawda na mój temat. Ale co do wyboru, to już niebawem pójdziemy do czakry drugiej, czyli czakry sakralnej, bo to ona kryje w sobie tajniki właśnie mocy naszego wyboru. Czakra szósta natomiast jest umiejętnością po prostu przyjmowania prawdy. I są takie mity związane z otwieraniem trzeciego oka. Po pierwsze, jeśli otworzę trzecie oko i poszerzę świadomość, to na przykład nie będę chorować. To nie będą mnie spotykały trudne życiowe wyzwania. To nie spotka mnie zawód miłosny. Wszystko będzie się toczyć wspaniale, ponieważ mam otwarte trzecie oko i podwyższoną świadomość. To jest nieprawda. Podwyższanie świadomości powoduje, że wszystkie życiowe lekcje, które mamy do odrobienia w tym życiu, po prostu lepiej przyjmujemy. Jesteśmy sobie w stanie z nimi lepiej radzić albo czerpać z nich faktyczne lekcje, dzięki którym się rozwijamy. To jest przede wszystkim cel właśnie tej czakry i cel naszego rozwoju. Inną kwestią jest to, że kiedy rozwijamy trzecie oko, faktycznie możemy mieć, doświadczać takich metafizycznych doznań, czyli w jakiś sposób albo w snach, albo w medytacjach doświadczać tego, co jest jakby pozamaterialne, albo czego nie doświadczają nasze zmysły. I to jest cudowne i fantastyczne. Natomiast to nie jest cel ostateczny w sobie.
ponieważ my z tego poziomu wyższego musimy czerpać, aby nasze życie stawało się lepszym. Czyli przykładowo, no mam takiego znajomego, który dużo medytuje i faktycznie ma metafizyczne doznania, ale zaniedbuje swoje ojcostwo i nie spędza czasu z dziećmi. I na przykład to jest dla mnie również życie w pewnej iluzji, czyli oddanie się temu, co metafizyczne i tego, co ponad takie ziemskie, a przecież jednym z naszych celów jest właśnie też spełnianie się w różnych naszych rolach życiowych i czerpanie lekcji z tego, co wyższe, aby wziąć pewne rozumienie spoza naszego ego, ale wcielić je w życie w tu i teraz. Więc to jest cel tej czakry. No dobrze, ale powiedzmy teraz sobie w skrócie, czym są czakry, co wnoszą w nasze życie. I ten mały fragment będzie się pojawiał w każdym filmie z serii na temat centrów energetycznych. Czakry to system energetyczny w ciele. Każdy ośrodek energetyczny ma własną świadomość, własną emisję światła i częstotliwość, przekazującą konkretne informacje. Gruczoły, które są związane z centrami energetycznymi, mają swoje połączenia neuronalne, a więc swoje własne umysły. Czakry zaopatrują ciało fizyczne w energię z zewnątrz poprzez system nadi, czyli zespołów obwodów elektrycznych zlokalizowanych w tkance łącznej. Choć czakry przypisywane są przede wszystkim kulturze hinduskiej, prawda jest taka, że systemy czakr od starożytności były obecne w różnych zakątkach globu. Obecnie nauka potwierdza ich istnienie i funkcjonowanie. Valerie Hunt, profesor kinezjologii, odkryła, że ciała ludzkie emanują energią w miejscach, gdzie są umiejscowione czakry. Każda czakra wpływa na ciebie w sposób wyjątkowy, na poziomie fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym. Każda z czakr wibruje ze swoją własną częstotliwością i prędkością spinów. Energia czakr nie tylko płynie jak nieskończona rzeka, ale również przyciąga inne energie ze wszechświata. Każda z tych siedmiu czakr wibruje z określoną częstotliwością związaną z ich kolorem, od czerwieni do fioletu. Poprzez świadomość i medytację możemy wpływać na wibracje czakr. Czakry to klucz do zdrowia, obfitości, miłości, poszerzonej świadomości, a przede wszystkim do prawdy. To, co jest ciekawe na temat czakry szóstej, to tak zwane połączenie z Brahmanem. I jest to słowo, wyrażenie, które pochodzi z kultury indyjskiej. Ale tak jak już sobie powiedzieliśmy, czakry nie tylko mają potwierdzenie jakby w takich doświadczeniach mistycznych czy duchowych, ale także mają potwierdzenie naukowe. Natomiast pięknie to opisuje filozofia indyjska, czy kultura indyjska, czym jest Brahman. Ładnie brzmi to w języku angielskim Ultimate Reality, czyli tłumaczone na polski to taki absolut, ostateczna prawda, ultimate reality, czyli coś, co jest to taką totalną rzeczywistością i totalną prawdą, ale czego na ten moment my w życiu nie doświadczamy. Natomiast właśnie poprzez otwarcie trzeciego oka, poprzez głębokie wglądy w medytacji, w jakiś sposób chociaż możemy częściowo tego doświadczyć. Ale dobrze, wróćmy jeszcze do charakterystyki czakry, zanim pójdziemy do medytacji, co warto o niej wiedzieć. Takie podstawowe lęki związane z tą czakrą, czyli kiedy ona jest zablokowana albo energia nie płynie w sposób, w jaki powinna płynąć, no to jest taka niechęć do wejrzenia w siebie. W ogóle niechęć do tego, żeby się zmierzyć z jakąś realną oceną swojego działania, swojej osoby. Taki strach przed poznaniem prawdy. To są największe lęki. Natomiast największe wartości to zdolności intelektualne i takie logiczne myślenie, po prostu intelekt, ale też, uwaga, inteligencja emocjonalna. Część osób wręcz przecenia takie IQ właśnie związane z tym, jak dobrze liczymy, jak dobrze potrafimy rozwiązywać krzyżówki, natomiast nie doceniamy inteligencji emocjonalnej. Inteligencja emocjonalna jest również związana z tą czakrą. I podam też taki przykład,
czym może skutkować to, że nie chcemy poznać prawdy na swój temat. Czyli na przykład ktoś postanawia prowadzić biznes albo wejść w jakiś związek. Dwie takie zawsze rzeczy, które są związane na przykład zawodowo relacyjnie w kontekście relacji prywatnych. I nie dopuszczamy jakiejś prawdy na swój temat. Na przykład właśnie chcę prowadzić biznes, ale nie dopuszczam informacji, że tak naprawdę mi to kiepsko idzie, albo nie mam jakiejś umiejętności. I przez długi czas poświęcam życie, żeby cały czas próbować i próbować i próbować, ale cały czas mi nie wychodzi, bo albo nie mam pokory, albo nie mam umiejętności. No i gdyby przyjąć prawdę na swój temat, to w końcu można by było zrobić dwa kroki wstecz i albo zbudować pokorę, albo tą umiejętność, która jest nam potrzebna. I zupełnie inaczej wtedy byśmy funkcjonowali w tym naszym wyborze. Podobnie ze związkiem. Na przykład nie dopuszczamy prawdy na swój temat, albo na temat swojego małżeństwa czy relacji, że po prostu nam to nie służy, albo że jest toksyczne, albo że to już czas na zmianę. Czasem i nie zawsze to dotyczy drugiej osoby. Zazwyczaj to dotyczy, jeśli jest relacja, to zazwyczaj dotyczy całego systemu naszej relacji i też mnie osobiście, więc tutaj otwieranie trzeciego oka jest związane z realną oceną nie tylko związku, nie tylko relacji, ale też moich zachowań, moich jakichś ograniczeń. Więc do tego Was zachęcam, abyśmy wychodzili ponad takie ograniczenia. No i jest tutaj piękna, święta zasada, tak zwana święta zasada, szukaj tylko prawdy. Powoli zmierzamy do końca przed naszą medytacją, ale chciałabym jeszcze wejść na taki poziom biologiczny i psychologiczny związany z tą czakrą. Umiejscowienie tej czakry to dokładnie gruczoł dokrewny przysadka mózgowa. I czasem się mówi, że szyszynka, ale to jest też, nie będę w tym momencie wyjaśniać, to też zależy od różnych podejść i systemów. Niektóre systemy przyjmują, że jest to szyszynka, czyli właśnie to magiczne miejsce, magiczna struktura w naszym mózgu, która jest jakby bramą do innego wymiaru, a inne systemy, że przysadka mózgowa. Natomiast my sobie w naszym podziale, kiedy będziemy mówić o czakrze korony, właśnie zajrzymy do szyszynki. A teraz na ten moment po prostu przyjmijmy, że akurat czakra trzeciego oka związana jest z przysadką mózgową i pod wzgórzem, ale to też są niezwykłe ośrodki w naszym mózgu, ponieważ są to komórki nerwowe, które potrafią przekształcać sygnał elektryczny w sygnał biochemiczny, więc mają ogromne znaczenie dla naszego organizmu. Jeśli chodzi o narząd działania, tak jak powiedzieliśmy sobie, jest to umysł. Jeśli chodzi o funkcję psychologiczną, no to jest to właśnie intuicja, widzenie więcej. I z jednej strony intelekt, ale jednak intuicja. I zauważcie, że jest tak często, że kiedy nie przyjmujemy jakiejś prawdy, na swój temat czy na temat świata, to jest też zablokowana intuicja. Ponieważ jeśli żyjemy w iluzji, to intuicja nie ma szans się przedrzeć gdzieś tam przez nasz umysł, nasze serce. Więc jakby poszerzenie swojej świadomości jest konieczne, aby intuicja zaczęła mieć jakieś znaczenie w naszym życiu. Każdy z nas ma intuicję, każdy z nas ma intuicję, a jeśli ktoś uważa, że jej nie ma, to warto, żeby skupił się przez moment na właśnie swojej szóstej czakrze, trzecim oku i otwierał to trzecie oko. A dobrym treningiem właśnie do tego jest, aby przekroczyć lęk na temat poznawania siebie i prawdy na swój temat, prawdy na temat życia, na temat świata. I przekroczenie tego lęku powoduje jednocześnie, że ta prawda do nas dociera. Co jeszcze by można było powiedzieć? To, co będzie nam dzisiaj potrzebne w ramach medytacji, to poproszę Cię w medytacji, aby zobaczyć symbol tej czakry. I dla mnie osobiście tym symbolem jest po prostu albo trzecie oko, albo światło. I tak samo jest przyjmowane to w literaturze, czy w opisie tej czakry. Czyli, że czakra trzeciego oka z reguły ma kolor albo indygo, albo fiolet. Też zależy to od różnych podziałów. My tutaj przyjmujemy, że indygo, że
kolor takiego aksamitnego nieba, a że dodatkowym symbolem może być światło, światłość. Symbolem takim cyfrowym to jest ósemka. Ósemka reprezentuje tą czakrę i zauważmy, że obrócona ósemka to znak nieskończoności. Co jeszcze możemy powiedzieć? Dźwięk, om, taka mantra om, też wielu osobom znana, kto robi medytację, wie, że om ma mistyczny wydźwięk, więc om charakteryzuje czakrę trzeciego oka. Pod kątem psychologicznym rozwija się ta czakra od 12 roku życia, właśnie kiedy widzimy więcej, kiedy widzimy świat na własnych zasadach. I też muszę powiedzieć, że jeśli dziecko, które ma ponad 12 lat i w momencie, kiedy rozwija się ta czakra, jest niezauważane, czuje, że środowisko, czy rodzice, czy rówieśnicy, czy nauczyciele go nie zauważają, to w ten sposób ta czakra może być zablokowana, ponieważ mam poczucie, że nie jestem widziana, widziany. Jeśli znowu widzę coś na świecie, wokół siebie, w moim domu, czego nie chcę widzieć, to także czakra może być zablokowana. I jeszcze podam takie przykłady nadczynności i niedoczynności tej czakry, czyli właśnie tych blokad, które powodują, że żyjemy w iluzji. Nadczynność to jest związana właśnie z taką iluzją, że jest tylko światłość, jest tylko wyższe ja. Ego jest niepotrzebne, to życie to w ogóle niepotrzebne, ostatnie moje wcielenie, już tu więcej nie wrócę. To jest takie magiczne myślenie, to jest takie z jednej strony magiczne myślenie, z drugiej strony też nieposzanowanie dla życia, a jednak to istnienie i to życie jest ważne, czyli jakby takie oderwanie od ziemi i brak kontaktu z ziemią, to jest nadczynność, czyli też bazowanie na przykład w swoich wyborach tylko na horoskopach na przykład, albo numerologii. I nie mówię, że to jest złe, tylko chodzi o to, że jeśli bazujemy na tym, no to nie mamy kontaktu ze swoją intuicją, tak? A chodzi o to, żeby jednak te wybory podejmować na bazie swojej intuicji i uczuć w sobie. A kiedy są dobre wybory, a kiedy złe? To więcej o tym opowiem w filmie, kiedy będziemy rozmawiać o drugim centrum energetycznym, czyli czakrze sakralnej. Też będzie się działo tam. Zapraszam Cię już teraz do tego filmu. Kiedy mówimy o niedoczynności? Wtedy, kiedy jesteśmy totalnie oderwani od duchowości i tylko bardzo sceptyczni, tylko opieramy się na tym, co na przykład mówi świat nauki i w ogóle nie przyjmujemy, że może istnieć coś innego, czyli totalnie jesteśmy odcięci od swojej sfery energetycznej, emocjonalnej, duchowej. To jest tak jakby żyć naprawdę jakby z całego obrazu mieć tylko jeden czy dwa puzelki i myśleć, że to jest cały obraz. Więc to jest niedoczynność i też brak balansu tej czakry. Co warto robić w takich... chciałam powiedzieć, jakie mogą być zdrowotne konsekwencje tego, że mamy zaburzenia trzeciego oka. Bóle głowy, problemy z uszami i oczami, udar, zaburzenia neurologiczne, trudności w uczeniu się. Może też mogą być problemy ze wzrokiem po prostu. Jakie są afirmacje wskazane? Ufam swojej intuicji, buduję swoją przyszłość poprzez intuicję i wizję. Wiem, że jest we mnie wewnętrzna mądrość, dążę do prawdy. Niech moje życie stanie się inspiracją dla innych. I co warto robić w prostych medytacjach? Warto medytować sobie ze światłem. Warto po prostu być dużo w świetle. Jeśli nie jesteśmy na zewnątrz, jest mała ekspozycja światła na zewnątrz, warto sobie pomedytować w domu z płomieniem świecy na przykład, czy w jakiejś takiej fajnej atmosferze świateł, czy wizualizować sobie po prostu światło w sobie. Warto też robić sobie takie mentalne podróże, poszerzanie swojej świadomości, czyli na przykład widzieć niektóre sprawy, zwłaszcza tam, gdzie mamy jakieś problemy, z perspektywy kosmosu. Wyobrazić sobie, że jestem ponad swoim życiem i patrzę na siebie z perspektywy gwiazd i zobaczyć zupełnie jakby inną perspektywę tego, czym jest nasze życie, co nam się przydarza. Tak, więc sporo tych rzeczy na temat trzeciego oka.
Wiem, że wiele osób kojarzy i chciałoby może wejść w taki mistycyzm i metafizyczne doświadczenia i jak najbardziej to jest możliwe. Jest to możliwe przez medytację, jest to możliwe przez oddechy, ale nawet kiedy nam się po prostu otwiera to trzecie oko, to właśnie różne wizje albo przesłania przychodzą w snach. Jednocześnie chciałam powiedzieć, że przygotowuję dla Was te materiały z najlepszymi intencjami. Myślę, że tutaj jest naprawdę sporo wiedzy, więc dziękuję za wszystkie komentarze, udostępnienia, zostawianie dobrego słowa w komentarzach. I chciałam powiedzieć, że właśnie w związku z tym, że są to bardzo użyteczne procesy, bardzo wdzięczny w ogóle system czakr jest w kontekście pracy i z energią, i z psychologią człowieka, naszą psychiką, i z emocjami, i ze zmianą siebie po prostu, z taką transformacją osobistą, to na pewno będziemy w tym kontekście przygotowywać procesy dłuższe, takie, żeby wejść mocniej w siebie i w system czakr, więc zapraszam Cię na Facebooka, Instagram, będziemy na pewno informować, kiedy będzie kolejna jakaś podróż w kwantum, kolejny proces. Zapraszam Cię bardzo mocno. A teraz już moment na medytację. I będziemy medytować, wizualizując sobie energię przepływającą przez wszystkie czakry. Przypominam, że pierwsza czakra znajduje się na poziomie kości ogonowej. Ja myślę, że tutaj Magusia doda taką tylko grafikę, żeby dla osób, które nigdy nie miały z tym kontaktu, żeby zobaczyć, jak te czakry są umiejscowione, czyli sakralna na dole kręgosłupa, kość ogonowa, kolejna pod pępkiem, czakra sakralna, czakra trzecia z splotu słonecznego, kilka centymetrów nad pępkiem, później czakra serca, czakra gardła, sama nazwa wskazuje, czakra trzeciego oka, no to na poziomie czoła i czakra korony na czubku głowy, ewentualnie kilka centymetrów nad głową. Będziemy sobie wizualizować przepływ energii, ale będziemy sobie też wyobrażać, przede wszystkim umieszczać naszą świadomość właśnie tutaj w miejscu pomiędzy prawym a lewym okiem. Ponieważ też badania mówią, że my balansujemy i aktywujemy tą czakrę poprzez umiejscowianie świadomości w tym miejscu. Jedna z istotniejszych rzeczy dla medytacji jest też, że poproszę Cię, aby sobie przywołać moment właśnie, kiedy ta czakra jest rozwijana, czyli ten moment ze swojego dzieciństwa, kiedy kończysz 12 lat i też warto wejść w refleksję, czy ja byłem widziany, czy czułam, że jestem ważna, ważny, jak wtedy rozwijała się moja świadomość. Więc ta medytacja też będzie pomagać, aby sobie porządkować te doświadczenia w sobie. A tymczasem płyniemy. Dziękuję Ci za to spotkanie i mam nadzieję, że wzbudzę Twoją fascynację i ciekawość, aby iść dalej właśnie w system czakr i opisywania każdej z nich, bo każda z nich ma naprawdę wpływ na naszą emocjonalną sferę zdrowotną, sferę intelektualną i duchową. A teraz płyniemy. Witaj w medytacji czakry trzeciego oka. Poprzez krótkie wprowadzenie zawierające znane Ci sugestie relaksacji ciała, umysłu i poszerzania świadomości, błyskawicznie wprowadzisz się w stan hipnotycznej relaksacji. W medytacji tej użyjesz własnej wizji symbolu czakry trzeciego oka. Może to być po prostu kolor, wybrany kształt lub coś bardziej złożonego. Symbol, który zbliży cię do własnej prawdy i intuicji oraz pozwoli Ci widzieć więcej. Będzie Ci przypominać o lekcjach, które dziś sobie dasz i weźmiesz. Uniwersalny symbol tej czakry to światło, a kolor indygo. Płyniemy. Znajdź
dla siebie komfortową przestrzeń i gotowość w sobie, by odpocząć, odpuszczając wszystko, co ci nie służy. Usiądź wygodnie i pozwól swojemu ciału się rozluźnić. Gdy tylko poczujesz chęć, zamknij oczy. Skup uwagę na swoim oddechu. Wdech i wydech. Świadomie zapraszając powietrze do płuc, zapraszasz spokój i światło. Robiąc powolny wydech, rozpuść całe napięcie z ciała. Relaksujesz ciało. Ciało w pełni się relaksuje. Energia subtelnie krąży w twoim ciele. Pozwól poczuć ciału energię w sobie. Relaksujesz umysł. Umysł w pełni się relaksuje. Umysł staje się całą przestrzenią wokół ciebie. Teraz relaksuje się twoja świadomość. Twoja świadomość staje się wolna i nieskrępowana. Przenieś swoją świadomość do centrum swojej głowy, pomiędzy prawym a lewym uchem, za oczami. Poczuj, wyobraź sobie trzecie oko w środku swojej głowy. Swoją świadomością umieść w tym miejscu własny symbol tej czakry, który będzie aktywował twoją intuicję, mądrość i niezwykłe wizje. Niech symbol ten rozświetli się. Czakra trzeciego oka synchronizuje się. Poczuj subtelną energię, która wypełnia całe ciało. Od stóp do głowy i otula cię dookoła niczym puchowa kołdra. Wyślij tą energię do pamięci komórkowej i na swoją linię czasu. Okres dorastania. Niech twoja uwaga płynie do czasu młodości, gdy uczyłaś się, uczyłeś, jaki jest świat i jak chcesz go widzieć. Połącz się ze swoją intuicją i mądrością w sobie. Możesz to zobaczyć, poczuć lub po prostu
uznać. Niech Twoje dorastające ja otrzyma od Ciebie kilka lekcji. Ufam swojej intuicji. Poprzez wyobraźnię i wizję tworzę swoją przyszłość. Wiem, że jest we mnie wewnętrzna mądrość. Mam prawo widzieć świat po swojemu. Niech moje życie stanie się inspiracją dla innych. Zobacz, poczuj lub po prostu uznaj, jak w swoje 18 urodziny dostajesz te lekcje. Poczuję, jak wszystkie komórki w Twoim ciele i cała Twoja linia życia rozświetlają się. Symbol tej czakry rozświetla się jeszcze bardziej i łączy Cię z kwantum, polem nieograniczonych możliwości. Niech w całym kosmosie, wprost z Twojej czakry trzeciego oka wybrzmi: ufam swojej intuicji. Poprzez wyobraźnię i wizję tworzę swoją przyszłość. Wiem, że jest we mnie wewnętrzna mądrość. Mam prawo widzieć świat po swojemu. Niech moje życie stanie się inspiracją dla innych. Gdy lekcje się w Tobie kotwiczą, energia szóstej czakry synchronizuje się jeszcze bardziej.
przysadka mózgowa, szyszynka, oczy, mózg, czoło synchronizują się. Energia może płynąć dalej i wyżej, niczym swobodny strumień. Energia płynie ku górze, do czakry siódmej i łączy się z wyższym ja, kwantum, Bogiem, kosmosem. I wraca z powrotem. Energia łączy cię z ziemią i dolnymi czakrami. Płynie ku sercu. Płynie przez gardło. I rozświetla się w środku twojej głowy. Trzecie oko otwiera się. Twój symbol tej czakry aktywuje się i nabiera jeszcze większej mocy. Możesz wracać z powrotem do tu i teraz, czując w sobie zmianę. Zaufanie do intuicji i własnej mądrości zakorzeniło się w tobie na stałe. Czujesz, że wyzwalasz się z niepotrzebnych iluzji i tworzysz własną wizję swojego życia. Możesz poczuć uzdrawiającą moc widzenia tego, co widzialne i tego, co niewidzialne. Gdy otworzysz oczy, zauważ, jak świat cię otula. Niech symbol tej czakry zawsze cię wspiera.